śpiewać Bogu na chwałę za cud Bożego Narodzenia, za cud Bożego Dziecka, który jest nam dany, za cud Bożej miłości. Chcę Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco przywitać w Kościele Jezusowym w Cieszynie na tym niezwykłym, adwentowym, świątecznym koncercie, w czasie którego wystąpi zespół Trzecia Godzina Dnia. Chcę bardzo serdecznie przywitać dzisiaj wśród nas duchownych. Wobec tego, co wydarzyło się w Betlejem, wszyscy jesteśmy pastuszkami i beczycami, którzy podążają drogą swojego życia. I oto nagle aniołowie stają na naszej drodze i mówią, oto dziś narodził się Twój Zbawiciel. Zapraszam do przeżycia tego szczególnego koncertu. Nagraliśmy płytę Kolędy Świata 3. To jest nasza trzecia płyta z właśnie utworami z całego świata, więc tym koncertem rozpoczynamy naszą trasę, też promującą tę płytę. To jest taka wędrówka dookoła świata. Mamy kolędy z Afryki, z Indii, z różnych stron Europy, z obu Ameryk, także będziemy to śpiewać. Też zaśpiewam pewnie jakiś psalm z tych, które śpiewaliśmy przez wiele lat. Także takie granie. Oprócz tych zagranicznych kolęd mamy też polskie, albo łączymy te zagranicznymi z polskimi, więc tutaj będziemy chcieli też wspólnie pośpiewać. Świętujemy od jakiegoś czasu. Po prostu na koncertach przypominamy te starsze utwory, które były grane 10, 20, 30 lat temu. Jakiegoś takiego szczególnego momentu świętowania nie było, no ale dla mnie to jest wielkie przeżycie. Ci wszyscy, którzy tworzyli TGD przez lata, a gdyby ich wszystkich zliczyć, to byłoby pewnie z 500 ludzi, to no, dla nas to jest wyjątkowy czas. Też cieszymy się, bo będzie i w telewizji będzie jakiś też jakiś reportaż na ten temat. Także mam nadzieję, że niektórzy, którzy znają TGD, a o tym nie wiedzą, będą mogli się o tym dowiedzieć. Jutro w Bielsku Białej, a pojutrze w Gdańsku, także czeka nas przeprawa przez całą Polskę. Mam nadzieję, że nam pogoda dopisze. Dziś się wykleje wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna.